Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki finansowej czy z finansów przedsiębiorstw chciałam Wam pokazać, jak można dowiedzieć się, jaką kwotę uzyskamy po określonym odgórnie czasie, gdy mamy do czynienia z lokatą bankową i ona przykładowo jest na 10 tysięcy złotych dana, gdy okres trwania tej lokaty to 3 lata, a procent składany wynosi 16% w skali roku. I co jest najważniejszym w sumie w tym zadaniu, kapitalizacja jest podana co miesiąc. To jest bardzo ważna dla nas informacja. Jeżeli mamy ustalić, jaką kwotę my uzyskamy po 3 latach, to w tym momencie musimy wypisać wszystkie elementy wiadome, jak i niewiadome w tym zadaniu. Po pierwsze, jest niewiadomo, jaki będzie kapitał końcowy, czyli ile uzyskamy po okresie 3 lat kapitalizacji miesięcznych. Jeżeli wiemy, że na naszą lokatę została podana kwota 10 tysięcy złotych, a kapitalizacja jest miesięczna, to bardzo ważne, stopę, która najczęściej jest podana jako roczną, należy zamienić na miesięczną, żeby było to zgodne z częstotliwością kapitalizacji, żeby to była kapitalizacja miesięczna. A jeżeli kapitalizacja jest miesięczna, to stopa procentowa roczna musi być podzielona przez 12, żeby mieć ją w stosunku miesięcznym, czyli żeby była miesięczna. I teraz tak samo musimy dostosować okres trwania naszej lokaty bankowej. Jeżeli ona została zadana na okres 3 lat, musimy ją przeliczyć również na miesiące. Jeżeli w ciągu 3 lat mamy po 12 miesięcy, to znaczy, że mamy w naszym zadaniu analizowanych 36 miesięcy. I te 36 miesięcy uznamy jako wielokrotność naliczania odsetek, czyli liczbę kapitalizacji w okresie trwania tej lokaty bankowej. A więc, jeżeli stopa procentowa ważne, roczna wynosi 16%, a wzór jest tutaj stały i podany, możemy do niego podstawić, gdzie wpisujemy wartość tej lokaty początkowej i w nawiasie wpisujemy 1 plus i w miejsce samej literki R wpisujemy 0,16, tak jak to było to oprocentowanie roczne i przemnażamy właśnie razy co? 1 minus 0,19. Jeżeli wasz wykładowca ćwiczeniowiec uznaje, że od lokat bankowych trzeba zapłacić podatek, bo powiedzmy od nich mamy naliczane czy przychody finansowe, czy już dokładniej mówiąc zyski finansowe, to my musimy przeliczyć 1 minus 0,19, bo 0,19 to zabierany jest podatek dochodowy od tego, co możemy zarobić. Jeżeli nominalnie bank daje nam 16%, bardzo wysoką, obecnie nierealną, powiedzmy, oprocentowanie takiej lokaty bankowej, takiego wkładu pieniężnego, to po odjęciu tych 19% my faktycznie zarabiamy około 13% realnie, czyli po uwzględnieniu podatku dochodowego. I teraz pytanie, skąd się wzięło to 12 w mianowniku? No właśnie z tego, że tę stopę procentową trzeba jeszcze dodatkowo podzielić przez 12. A więc, jeżeli w stosunku rocznym zarabiam 16%, nominalnie wiadomo, to w stosunku miesięcznym dzielę to jeszcze przez 12, żeby mieć w stosunku miesięcznym. Wszystko to, co jest w nawiasie, muszę podnieść do potęgi. Potęgą tą jest liczba kapitalizacji, jaka zachodzi w okresie 3 lat, zgodnie z częstotliwością naliczania tych odsetek. Czyli jeżeli były 3 lata, ja mam 36 miesięcy. Po prawidłowym przeliczeniu wynik, który powinniście otrzymać, powinien być zbliżony, jak niedokładnie osiągnięty z moim, czyli 14 723 zł i 76 groszy.
Po uzyskaniu takiego wyniku nie zostaje nam nic, jak napisanie interpretacji, jak w sumie w każdym zadaniu ilościowym, ekonomicznym. Trzeba napisać, że na przykład interpretacja może być oczywiście inna, prostsza, bardziej rozbudowana. Przykładowa interpretacja, którą możemy tutaj napisać, brzmi: po okresie 3 lat firma otrzyma kwotę 14 723 zł i 76 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.